Witajcie, polimaniacy. Dobra, więc co się wydarzyło szalonego na poligami? Tomek i Piotrek szykują się na trzy hotele, spotkania, ustawienia pokazów gry, wszystko takie różne inne ciekawe rzeczy, których elementy będziemy dopiero widzieć efekt dopiero za dwa tygodnie tak naprawdę, kiedy zaczną przysyłać nam te swoje pierwsze wrażenia z różnych szalonych gier. My zastanawiamy się, co i kiedy będzie dokładnie podczas tego E3. Szukujemy takie różne rzeczy tajemnicze już na przyszły tydzień. Ale to, co się wydarzyło dzisiaj, to przede wszystkim Empik. Przy całej zawierusze pod tytułem używane gry są złe, wszyscy wydawcy walczą z używanymi grami, Empik stwierdził, no dobra, to w takim razie my będziemy skupować używane gry i będziemy nie handlować. Duża rzecz, ważna rzecz, pisaliśmy o tym dzisiaj. Szykujemy też spory raport na ten temat, więc czekujcie. Myślę, że będzie ciekawy. Też przy okazji okazało się, że postanowiliśmy wreszcie zebrać do kupy wszystkie ploty dotyczące konsolowego Wiedźmina i tak jak nie lubię za bardzo ryzyka związanego z hazardem, tak gdybym miał się zakładać, to pojechałbym na służeb i wybrałbym konia, który nazywa się konsolowy Wiedźmin, bo myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa on dobiegnie do mety na czas i jednak ogłoszą go na E3. Nie mam pojęcia na co, ale obstawiałbym, że raczej na razie na Xboxa, bo jednak zanim się nauczę robić gry na PlayStation, to jeszcze trochę minie. Ale skoro już jesteśmy przy Wiedźminie, to nie mogę nie wspomnieć o absolutnie przerażającym i strasznym kawałku, podobno mającym promować Wiedźmina, ale wyświadczającym mu chyba niedźwiedzią, wilczą przysługę, bo nazywa się Biały Wilku i... Naprawdę, Biały Wilk jest memem dzisiejszego dnia w biurze. Wszyscy wyją po prostu Biały Wilku. Tomek, zawyj. Biały Wilku. Dokładnie. Więc to na razie tyle. Mamy nadzieję, że jutro albo pojutrze wreszcie będziemy mogli publikować recenzję. Będziemy mogli. Wreszcie Paweł Kamiński skończy grać i pisać recenzję LA Noire. Będziemy mogli się podzielić swoimi wrażeniami. Mamy też w planach nagranie poligatki, takie stricte olejnuła, bo dawno nie było gry, o której byśmy tak żywo dyskutowali na łonie naszej redakcji, więc do zobaczenia, kiedy indziej.